Ja tu uzupełnię może, jeżeli chodzi o sprawę Marucziego, tak jak on pojechał, wyjechał do Włoch, natomiast do tej pory nie nastąpiło jakieś wystąpienie klubu za pośrednictwem Ekstranetu. Jaki klub w ogóle się starał tego zawodnika? Myślę, że w najbliższym czasie będziemy wiedzieli i wówczas będziemy rozmawiać z tym klubem. Czekamy na następny. Jeśli nie ma, to poproszę pana Jacka Kruszewskiego, wiceprezesa ROS. Wykorzystam tutaj chwilę ciszy i chciałem powiedzieć o aspektach nowych działalności Wisły Płock, niesportowych, takich nowościach, które wprowadzamy od nowego sezonu. Pan prezes już wspomniał o akcji dla fanklubów, czyli chcemy zmobilizować te tutaj okoliczne miejscowości, żeby licznie stawiały się na stadionie. To będzie taki konkurs właśnie dla powiatów od meczu z Termaliką Niciecza. Poza tym na pewno Państwo już wiedzą o tym, że uruchomiliśmy kartę kibica, czyli rzecz też absolutnie nową, jeśli chodzi o Wisłę Płock. Każdy kibic będzie wyposażony w kartę, na której będzie zakodowane, na której będą zakodowane jego dane. Oprócz tego ta karta będzie karnetem uprawniającym do wchodzenia na mecze Wisły, a w przyszłości chcemy też, żeby taką kartę można było wykorzystać też do innych celów, na przykład wchodzenia na basen czy innych miejskich, tutaj korzystania z innych miejskich usług. Poza tym podpisaliśmy umowę na dostawę sprzętu z firmą Zina. Jest to bardzo dobra umowa, która daje nam możliwość wyposażenia pierwszego zespołu w kompletny sprzęt, nie tylko meczowy, ale także treningowy. Umowa została zawarta na dwa sezony. Co jeszcze? Niebawem w sklepiku, który tutaj jest za nami, w gościnnych progach Galerii Mazowia, pojawi się nowa kolekcja ubrań dla kibiców, także również serdecznie zapraszamy. No i rzecz absolutnie nowa. Właśnie została podpisana umowa z Komunikacją Miejską Płock, która da między innymi kibicom możliwość dojazdu na mecz bezpłatnie oraz powrotu z meczu do domu również bezpłatnie. Bilet zakupiony na mecz Wisły będzie uprawniał do poruszania się autobusami Komunikacji Miejskiej w dniu meczu półtorej godziny przed meczem i półtorej godziny po meczu. Poza tym Komunikacja będzie reklamowała mecze Wisły na plakatach, na wyświetlaczach, które są zamieszczone w autobusach i są też jeszcze inne rzeczy przygotowane między Wisłą a Komunikacją, o których nie chcielibyśmy mówić, bo są to takie ciekawostki, które trzymamy za nas, że jeżeli uda się je zrealizować, to będzie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajna rzecz. To tyle, jeśli chodzi o te takie główne rzeczy, które chcemy prowadzić na początku rundy. Na pewno w ciągu sezonu będziemy jeszcze te działania marketingowe rozwijać. Jeśli są jakieś pytania do mnie, to również bardzo proszę. Tak, to jest powiat płocki, bo to nie będzie tak, że na każdy mecz wszystkie powiaty chodzą za darmo, tylko powiedzmy na... Czyli tak, jeżeli mieszkanie powiatu płockiego, to również. To pan się przeprowadza, panie redaktorze. Nie, pytanie było z podtekstem, bo tam są najbogatsi ludzie. No tak, znaczy powiedziałbym tak, gminy są najbogatsze, jeśli chodzi o mieszkańców, akurat to w Starej Białej rzeczywiście, ale w Słupnie też różnie, to raczej podatki od firmy powodują. W samym Słupnie też niektórzy są bardzo blisko. Jest to gest dla wszystkich kibiców z miejscowości Ościennych i już nie będziemy ich rozgraniczać na... Stanu portfela nie będziemy mierzyć. Ja mam pytanie najpierw do pana trenera Rończewskiego, a na koniec do pana prezesa Muszyńskiego. Panie trenerze, pytanie pierwsze do pana. Zakończył się... Panie, to jestem do prezes Szefkiewicz, tak? Jak najbardziej, oczywiście. Bardzo przepraszam, Mariusz Kaliwoda, prezes zarządu stowarzyszenia. Bardzo mi. Panie trenerze, jest pan po okresie przygotowawczym, ocenił pan już na pewno w swojej głowie zespół. Według pana, na co będzie stać tą drużynę i jaka pozycja tej drużyny w tabeli pana usatysfakcjonuje jako szkoleniowca? Natomiast potem drugie pytanie do prezesa. Jaki oficjalny cel dostała drużyna przed nowym sezonem i jaki usatysfakcjonuje zarząd klubu? No bo wiadomo, że chcemy wygrywać i zająć jak najwyższe miejsce, ale jaki cel będzie satysfakcjonujący najpierw dla trenera, a potem dla zarządu klubu? Ja może powiem tak, bo zadał pan rzeczywiście pytanie dziennikarskie, prawda? Ale jako kibic, jako szef kibiców ma pan prawo.
dla mnie najważniejszy będzie każdy mecz. Czyli na pewno pana, nie będzie pan z tej odpowiedzi miał satysfakcji, bo nie powiem, że będziemy awansowali do ekstraklasy, prawda? Bo jakbym powiedział, abyśmy nie awansowali, to pan powiedział, że prawda? Jak awansujemy, a nie miałem takiego celu, to też będzie niedobrze. W każdym bądź razie. Dobrze, tak. W każdym razie najważniejszy dla mnie, dla zespołu jest każdy mecz, czyli teraz jest najważniejszy Jastrzębice, a potem będzie najważniejszy i w każdym meczu będziemy dążyli do może pan sobie powiedzieć. Dobrze zapamiętać do zwycięstwa w każdym meczu. Natomiast jeżeli to co powiedziałem wcześniej, będzie ten progres szkoleniowy, no to chciałbym, żebyśmy wszyscy, nie mówię tylko o sobie, ale szczególnie i o zarządzie i o pana stowarzyszeniu, chciałbym założyć naszym społeczności, żeby miało satysfakcję z tego zespołu. Jak przyjdzie na stadion, żeby po prostu miało ogromną satysfakcję, że przyszło, pokazali charakter, pokazali walkę, a jak dorzucą jeszcze 3 punkty, to wszyscy będziemy się z tego cieszyć. Proszę pana, wiadomo, że każdy z zespołu, startując rozrywka pierwszej ligowej, walczy o nas, prawda? I na pewno Wisła taki cel ma, walki o nas, ale trzeba realnie na to spojrzeć. My założyliśmy zawodnikom, tak jak wcześniej powiedziałem, środek tabeli. Natomiast jeżeli stworzy się szansa walki o was, na pewno ją wykorzystamy. Ja nie chciałbym, żeby państwo tutaj, panie i panowie dziennikarze, łapali mnie za słowa, bo podobne pytanie miałem w połowie warszawskiej. O co walczy zespół w Ekstraklasie? Wiadomo, o co walczy. Zespół walczy o pierwsze miejsce, o Mistrzostwo Polski. A czy się uda to zdobyć, to jest zupełnie drugorzędna sprawa. I później na koniec to dziennikarze mówią, no ale pan obiecał Mistrzostwo Polskie. My nie, obiecałem to, że będziemy walczyć o Mistrzostwo Polski, tak jak i każdy z zespołów walczących, grających w Ekstraklasie. Także na pewno będziemy na tą chwilę usatysfakcjonowani, jeżeli będzie to środek tabeli, a jeżeli będzie coś więcej, tym bardziej, oby nie walczyć o nerwowe utrzymanie się w gronie pierwszoligowców. Jeżeli pan jest jeszcze przy mikrofonie, panie prezesie, jedno z ogólnopolskich pism użyło takiego sformułowania, oceniając szansę pierwszoligowców, że na pewno Arka to jeden z głównych kandydatów do awansu, ale jest jeszcze cała grupa drużyn, które pewnie powalczą, między innymi Wisła, w której jest stary list Moszyński, wiedzący o co chodzi w piłce nożnej i zawsze mierzący wysoko. Jak pan ocenia takie słowa na swój temat? No wie pan, ja przepraszam, ale ja się jeszcze stale nie czuję. Niemniej jednak może to było adekwatne stwierdzenie. Wie pan, myślę, że nie ma faworytów i na pewno dziennikarze mogą swoje sondaże przeprowadzać, swoje dywagacje, prawda? Są to jest normalne. Natomiast wie pan, może czarnym koniem być również nie ciesza. To się bardzo, piramika, która się bardzo wzmocniła. Ja powtarzam jedną rzecz, no nie grają nazwiska, czego przykładem jest warszawska Legia, która przed sezonem była typowana na mistrza Polski. Nie udało się. To musi być zespół, to nie mogą być gwiazdy, prawda, dwóch, trzech piłkarzy nie wygrywa meczu. Wygrywa mecz drużyna i taką drużynę staramy się po prostu stworzyć. Ale no powtarzam, no myślę, że nie ma faworytów. Oczywiście nie mówią Arka, drudzy mówią Pokroń. Ja myślę, że o tym wszystkim zadecyduje boisko, a nie dziennikarze. Proszę uprzejmie. Panie trenerze, kiedy pan przejmował tą drużynę, mówiliśmy o tym, że nie do końca ważny będzie styl, przynajmniej na początku ważne będą zdobycze punktowe. Czy teraz chce pan zacząć też pracę nad stylem, czy w dalszym ciągu skupiać się przede wszystkim na punktach? To jest jedno pytanie. A druga rzecz, mówi pan o tym, że chce wygrywać w każdym spotkaniu, jeżeli tylko będzie to możliwe. Oczywiście wiadomo, że ustawienie nie gra, tylko 4-3-3, 4-4-2, czy 4-1-4-1, ale czy ma pan pomysł już, jak ustawić tę drużynę? No może zacznę od tego, że pan powiedział o stylu, prawda? Oczywiście w tamtym okresie to była inna sytuacja, bo
należało awansować, prawda, żeby wyjść, nie mówię sobie, ta ścianka, ale z tych takich troszeczkę dołów piłkarskich. Natomiast interesowała nas wtedy tylko zwycięstwa, w sensie no nawet obojętnie w jakim stylu, żeby te trzy punkty były. Natomiast tutaj nie ulega wątpliwości, że są zawodnicy, których tutaj dobieramy, no pod kątem jakiegoś takiego no, stylu ofensywnego, prawda? I w tej chwili, żeby to wypracować, to nie jest tak, jak to powiedziałem, ad hoc szybciutko, bo to wiadomo, że to jest systematyczna praca. I tak, tak wybieramy zawodników, żeby można było załóżmy ich wystawiać na dwóch pozycjach, żeby była taka możliwość wyjścia, załóżmy prawie obronną w środku pomocy. A to mam taki zawodników, także tutaj myślę, że to się ten styl wypracuje w trakcie rundy. No. Ale jakim będziemy dali ustawieniem, to jeszcze nie jest trudno powiedzieć. Zawsze mnie interesował styl ofensywny, znaczy gra ofensywna. Natomiast wiadomo, że już pierwsza liga to się innymi prawami rządzi. I tutaj być może, jeżeli będziemy mieli mocne, załóżmy skrzydła, a na takie wyjście, to może będzie to 4-4 wybrana, a może to będzie 4-3-3, bo to też takie są sytuacje, że można w zależności od wykonania zadań zawodników, prawda, to są najważniejsze ich obowiązki, wtedy można będzie to robić. A są zawodnicy, no mogę powiedzieć tak na tą chwilę, którzy są, to są no, kreatywni, bo na przykład taki Zagórska może grać chyba taki, może taki w pomocy, prawda? Tak samo jak Karwina może grać na boku pomocy i w środku po raz. Także zobaczymy w zależności od przeciwnika, jak to będzie wyglądało, no, ale chcielibyśmy zawsze ofensywnie. Skoro nie macie Państwo pytań, serdecznie dziękujemy i zapraszamy na mecz. Jeszcze oddam prezesowi głos. Na zakończenie chciałem Państwa poinformować, może to również jakoś ubarwi niedzielny mecz, niedzielne spotkanie będą sędziowali sędziowie międzynarodowi z Arabii Saudyjskiej. Nie jesteśmy w stanie przytoczyć nas. Jeszcze jedno pytanie, jeżeli można. Wczoraj nie było kilku zawodników na tym meczu pucharowym. Czy jest szansa, że któryś z tego grona już dołączy do Wisły? No ja myślę, że jest, bo zarząd pracuje nad tym bardzo usilnie. Wiadomo, że to jest krótki czas, a zawodnicy załóżmy spoza Unii Europejskiej to muszą mieć tam różnego rodzaju pozwolenia. Ale znając kreatywność naszych procesów, to czuję, że wszystko zrobią na czas. Ja pytam nie tylko o Brazylijczyków, ale też o tych zawodników, którzy mieli żadne problemy zdrowotne. Leczą się do niedzielu. Naszym zdrowotnym problemem to miał tylko Adamczyk, który lekko tam miał podnosić naciągnięty mięśni, no i Ariel Jakubowski, ale jego kwartela pozostawiłem, nie brałem go na taki mecz, jest w trakcie tej rehabilitacji, ale tam się nic nie dzieje, po prostu sobie go przytuliśmy gościem. Elektronicznej i do Gazety Wyborczej, bo oni jeszcze się zdążą ukazać, że tak powiem. O prośbę o jak najwcześniejsze przybycie kibiców na stadion, ponieważ my wprowadzamy nowość w systemie, czyli te karty kibica. Jeszcze tego na żywo nie sprawdzaliśmy, a może się okazać, że w przypadku jakichś zatorów czy kołowrotkach kibice będą się po prostu denerwować. Jeśli przyjdą kilkadziesiąt minut wcześniej, unikniemy prawdopodobnie zatoru, a chcielibyśmy oczywiście, żeby frekwencja była bardzo dobra. Także bardzo proszę taki apel w naszym imieniu. Dziękuję wszystkim.